Ja bym powiedział tak, konflikt ideowy między demokracją a chrześcijaństwem, nauką Kościoła nie istnieje. Absolutnie nie. Prawo do samostanowienia, ono wywodzi się właśnie z wolności i godności człowieka. Nie w ramach demokracji bezpośredniej to jest nic innego jak samostanowienie o sobie, czyli podejmowanie decyzji o własnym losie. Tak więc zarówno Kościół, jak i demokracja walczą o to samo. Oczywiście myślę o demokracji bezpośredniej. Na kanale Lub Bezpośrednio bardzo dużo mówimy oczywiście o demokracji bezpośredniej. Dzisiaj zaprosiłam profesora Mirosława Matyję, żeby zapytać o Kościół katolicki w kontekście właśnie demokracji bezpośredniej. Może się to wydawać na pozór trochę nieoczywiste, bo właśnie Kościół nie do końca nam się w pierwszej myśli kojarzy z demokracją bezpośrednią. Liczę na w takim razie bardzo ciekawą rozmowę, pełną wielu interesujących wniosków i wychodzenia z własnych baniek i schematów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Już powiedziałam o tym, że Kościół katolicki nie kojarzy się z demokracją bezpośrednią. Jak myślimy o Kościele jako o państwie, strukturze, to sam Watykan przecież nie jest państwem demokratycznym, ale z drugiej strony wspólnota to jedna z podstawowych wartości chrześcijańskich. Gdzie w takim razie leży prawda? Czy istnieje konflikt między demokracją a kościołem, czy kościół i demokracja w jakiś sposób się uzupełniają? Ja bym powiedział tak, konflikt ideowy między demokracją a chrześcijaństwem, nauką Kościoła nie istnieje. Absolutnie nie. Oczywiście nie ma również sprzeczności, bo nie może być sprzeczności między Ewangelią a ludzką wolnością, a ta ludzka wolność, jakby nie było, to jest podstawowa wartość demokracji. Wręcz przeciwnie, ja bym powiedział, że my tu mamy odwrotne zjawisko. Kościół głosi prawdę ewangeliczną, Ewangelię, w ten sposób popiera wolność, ludzką wolność, a tym samym wolność polityczną. Czyli w pewnym sensie Kościół również popiera odpowiedzialność obywateli i popiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Czyli tutaj mamy tą kwestię tego stosunku między demokracją a kościołem na bazie ideowej, ale zachowanie i stanowisko hierarchii kościelnej to jest zupełnie co innego, to jest inna strona medalu. Niemniej jednak my wiemy, że demokracja, szczególnie w jej wersji bezpośredniej, w przeciwieństwie do innych systemów politycznych, ona wymaga aktywnego zaangażowania się obywateli, społeczeństwa, zaangażowania się w funkcjonowanie danego systemu, w funkcjonowanie demokracji. I tutaj muszą zostać i zostały sprecyzowane moralne kryteria tego funkcjonowania, a te kryteria, one wywodzą się pierwotnie właśnie z Ewangelii. Myślę tutaj o prawie do samostanowienia. Prawo do samostanowienia, ono wywodzi się właśnie z wolności i godności człowieka, a więc z tych podstawowych wartości, które są podstawą zarówno nauki Kościoła, jak i demokracji. No, tutaj trzeba powiedzieć, że demokracje parlamentarno-elitarne, zwane również liberalnymi, one starają się te wartości, jeśli chodzi, myślę tutaj o godności, o wolności, one starają się je tolerować albo pozorować ich przestrzeganie. Ale wiemy doskonale, że te aktualne demokracje parlamentarno-elitarne, one bazują, jak sama nazwa wskazuje, ta moja nazwa, elitarne, one bazują na bardzo mocnej pozycji elit politycznych i dlatego według mnie to zachowanie tych wartości chrześcijańskich, myślę tu o wolności, o godności, jest pozorowane. Te systemy są tak skonstruowane, że zarówno ludzka wolność, jak i prawo do niezależnej decyzji, w sensie prawa do samostanowienia, one nie są w pełni respektowane, dlatego że występuje pewna dynamika rozwoju, która sprzyja bardzo
podejmowaniu decyzji i tak władzy poprzez elity polityczne. To jest ta kwestia ze strony, jak my to widzimy ze strony demokracji, jeśli chodzi o ten, mówiąc o tym konflikcie między demokracją i Kościołem, ale z drugiej strony sam Kościół jako instytucja, on nie zawsze akceptuje fakt, że podstawy demokracji są zakotwiczone właśnie w Ewangelii. To jest ciekawe. Chodzi mi konkretnie znowu o to prawo do samostanowienia i dlatego istnieje ciągle powtarzający się konflikt pomiędzy demokracją a Kościołem, ale nie ideowy, powtarzam, tylko konflikt o charakterze instytucjonalnym, czyli konflikt pomiędzy hierarchicznymi strukturami Kościoła z jednej strony i strukturami państwa parlamentarno-elitarnego z drugiej strony, ale konfliktu pomiędzy wartościami głoszonymi przez Kościół i podstawami demokracji nie ma, dlatego że te podstawy są te same. Mówimy o wolności, mówimy o godności człowieka i to są dokładnie te same podstawy. O tym się często zapomina, ale tak jest. Dlatego nie sugerujmy się konfliktem pomiędzy instytucjami, pomiędzy hierarchią Kościoła a tym, co nazywamy demokracją, a w rzeczywistości demokracją nie jest w pełni. Ja tutaj mówię często o semidemokracji. Właśnie jak pan mówi, godność człowieka, wolność, wspólnota to takie podstawowe wartości religijne, chrześcijańskie i zarówno demokratyczne. Jak one na co dzień ze sobą współgrają? Można by na to pytanie odpowiedzieć jednym słowem: człowiek. Człowiek, obywatel. Człowiek, obywatel jest zawsze źródłem i miernikiem prawdy i wartości etycznych. A więc tych wartości, które opierają się jeszcze raz na godności i na wolności. I to nie są instytucje państwowe, ani to nie są instytucje kościelne, które stoją w centrum tej aktywności społeczeństwa, tylko właśnie człowiek, obywatel. A niestety zarówno po jednej, jak i drugiej stronie zapomina się o tym. A więc jeszcze raz, tutaj nie ma konfliktu między Kościołem i demokracją, jeśli chodzi o te prawdy i wartości etyczne. Ale dlaczego uważamy, że te wartości mogłyby nie współgrać albo nie współgrają ze sobą? Dlatego, że my jesteśmy właściwie przesiąknięci już tą demokracją parlamentarną, tą demokracją przedstawicielską, pośrednią, fasadową, wyborczą, zwał jak zwał. W każdym razie w tej demokracji obywatele nie są w stanie wyartykułować wiążąco swojej woli. To jest właściwie niemożliwe i tym samym nie są w stanie bronić własnej godności. Dlaczego? Bowiem nie mają możliwości podejmowania decyzji, bezpośredniego podejmowania decyzji. I nie mają możliwości kontrolowania, skutecznego kontrolowania tak zwanej władzy. Dlatego, że oni ten przywilej przekazują w ramach wyborów parlamentarnych swoim przedstawicielom na okres z reguły 4 lat. Także pomiędzy wyborami oni nie mają możliwości właściwie obywatele nie mają możliwości wyegzekwowania prawa do samostanowienia. Jeśli jednak do tego dochodzi sposób wybierania przez tych przedstawicieli, jeśli on jest niedemokratyczny, myślę tu o ordynacji wyborczej, jeśli ona jest wadliwa, jeśli ona jest niedemokratyczna, wówczas mamy takie zjawisko, że zawsze ktoś podejmuje decyzję za nas, w naszym imieniu. I to się kłóci z pojęciem godności i to się kłóci z pojęciem wolności, a więc tych wartości, które mają korzenie chrześcijańskie. I tutaj jesteśmy świadkami w tej sytuacji ograniczenia wolności i braku możliwości samostanowienia o własnym losie. I to oczywiście bezpośrednio uderza w naszą godność, a wiemy, że godność nadaje sens naszemu życiu, że godność kształtuje pozytywny stosunek człowieka do siebie, samego do otoczenia i tak dalej. I tutaj poprzez godność kształtowana jest również odpowiedzialność obywatelska, a więc rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Jeśli ta godność jest naruszona, jeśli ta godność jest powiedzmy uśpiona poprzez brak prawa do samostanowienia, wówczas mamy sytuację ograniczenia zarówno wolności, jak i godności. I
Dlatego tutaj zawsze trzeba podkreślać, że godność jest wartością fundamentalną dla całego porządku prawnego w państwie. Ale ta godność, podobnie jak wolność, one mają charakter naturalny, one mają charakter pierwotny w stosunku do państwa, w stosunku do organów państwa, w stosunku do instytucji państwowych i one powinny być zawsze respektowane przez ustawodawcę, prawda? I organy władzy. Rola państwa powinna polegać na zapewnieniu ludziom, obywatelom zachowania tej godności. A w jaki sposób? W jaki sposób można zachować tą godność? Tylko dopuszczając obywateli do współdecydowania o własnym losie i do dopuszczania obywateli do kontrolowania organów państwowych. Tutaj znowu jesteśmy jak zwykle przy demokracji bezpośredniej. Czyli zachowanie godności może być realizowane tylko w warunkach, jeśli obywatel jest współdecydentem i jest w stanie współdecydować, jest traktowany jako współdecydujący podmiot społeczno-polityczny. I tutaj występuje to, na tej płaszczyźnie widzimy właściwie, że one współgrają ze sobą. Ta godność człowieka i wolność człowieka, one współgrają ze sobą, zarówno jeśli chodzi o religię, jak i jeśli chodzi o prawdziwą demokrację. Mam na myśli tutaj demokrację, którą nazywamy chętnie demokracją bezpośrednią. Widzę, że tu tak naprawdę zależy od tego, w jaki sposób są realizowane założenia i wartości, to wtedy będą te wartości ze sobą współgrały, ale nie zawsze jednak mamy do czynienia z taką formą demokracji, żeby rzeczywiście można było stawiać człowieka na pierwszym miejscu. O co tak naprawdę na co dzień walczy Kościół i o co walczy demokracja? Bardziej jednak skupia się na władzy. Czy prawie do samostanowienia, do wolności, wolności do współdecydowania? Właściwie to się zmieniało w historii. To podejście tutaj, właściwie to pytanie dotyczy stosunku Kościoła jako instytucji do demokracji. W nauce katolickiej, powiedzmy gdzieś od ponad wieku, dokonał się pewien przełom, na szczęście, w kierunku akceptacji systemu demokratycznego. Niemniej jednak jest faktem, że wśród katolików, myślę tutaj o Polsce, albo przede wszystkim o Polsce, katolicy, nie wyłączając duchownych, nie wyłączając biskupów, stawiają wartości narodowe ponad wartościami demokratycznymi. To jest ciekawe. Jeśli mówimy o Polsce, to ma właściwie źródło w wydarzeniach historycznych. Ja myślę tutaj o zaborach, o rozbiorach Polski, nieudanych próbach zbudowania demokracji w okresie międzywojennym, o II wojnie światowej, o sowietyzacji w Polsce. To wszystko sprawiło, że ta walka o biologiczne i kulturalne przetrwanie narodu polskiego pochłaniała ogromną energię, naprawdę ogromną energię społeczną i polityczną Polaków i wytworzyła się pewna taka w ramach Kościoła tendencja narodowa, czy wręcz narodowościowa. Po 1989 roku doszło, jak wiemy, do demokratyzacji w Polsce i do transformacji wolnorynkowej. I tutaj próbowano wówczas nawiązać do osiągnięć cywilizacyjnych tak zwanego świata zachodniego. I tutaj w dalszym ciągu było takie poszukiwanie przez Kościół jego pozycji. Niemniej jednak ten Kościół ciągle koncentrował się i koncentruje nadal na kwestii narodowej. Na szczęście temu procesowi towarzyszyło bardzo mądre i zakorzenione właściwie w historii Polski nauczanie polskiego papieża Jana Pawła II. I tutaj chodzi mi konkretnie o jego encyklikę Centesimus Annus z 1991 roku, która niestety ona nie spotkała się jednak z szerszym odbiorem w Polsce. To jest ciekawe.
Polak, papież, jego encyklika, ona przeszła trochę bez echa, jeśli chodzi o polski kościół i polskie społeczeństwo. Zabrakło przełożenia na praktykę tych założeń encykliki papieskiej. Przesłaniem tej encykliki w ogóle były wartości demokracji oraz związek demokracji z wartościami chrześcijańskimi. Jan Paweł II to bardzo dokładnie wytłumaczył i połączył te wartości, co jednak, powtarzam, to nie dotarło do szerszej świadomości społecznej w Polsce i to się niestety nie przełożyło, a szkoda, na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. I dlatego po 1989 roku głos polskiego kościoła w sprawie demokracji nie był nigdy silny, nie był nigdy skuteczny i dlatego kościół zaczął może nie tyle odsuwać się od demokracji, ale nie akceptować w pełni demokracji. Ja mówię tutaj o kościele jako instytucji oczywiście. I to przełożyło się właściwie na tą narrację narodową. Czyli w nauczaniu kościelnym zaczęła dominować, dominuje nadal narracja narodowa, natomiast w mniejszej skali obecna jest ta narracja demokratyczna. To jest ciekawe. Biskupi mówią w Polsce najchętniej o zgodzie, o patriotyzmie, o suwerenności. To są wszystko pojęcia, które są powiązane z tendencjami narodowymi, a nie demokratycznymi. I tutaj mi się wydaje, że my się oddalamy trochę od tej nauki Jana Pawła II, który potrafił łączyć myślenie w kategoriach narodowych z myśleniem w kategoriach demokratycznych, z myśleniem demokratycznym. On, jakby nie było, podkreślał suwerenność narodu poprzez kulturę, ale również wskazywał na istotę demokracji. I tutaj mamy taką trochę dziwną sytuację, bo ta encyklika właściwie ma duże znaczenie historyczne, Centesimus Annus, ale została zapomniana i właściwie aż się prosi, żeby teraz powrócić do tej encykliki, dlatego że ciągle obserwujemy w Polsce poszukiwanie tego stosunku między państwem i kościołem. Kościół sam szuka jakby dla siebie nowej roli w społeczeństwie w XXI wieku, a tutaj przecież jest ta encyklika i według mnie warto by ponownie sięgnąć po nią, po to, aby zrozumieć, że nauka Kościoła nie zaprzecza idei demokracji. Czyli, krótko mówiąc, hierarchia kościelna w Polsce ma nadal w pewnym sensie kłopot z demokracją i w tym kontekście nawet nie nadąża za Ewangelią i za własnym nauczaniem. Jak pan mówi, to podejście Kościoła kształtowało się tak naprawdę przez wieki, przez stulecia. Jak wyglądała ta sytuacja, jak kościelna hierarchia podchodziła do demokracji bezpośredniej i jak w tym momencie wygląda podejście Kościoła, miejsce Kościoła w strukturze polskiego społeczeństwa? Miejsce Kościoła w strukturze polskiego społeczeństwa. Tutaj właściwie mówimy nadal o Kościele jako o instytucji, prawda? Mówimy o Kościele jako hierarchicznej instytucji, ale nie możemy zapominać, że podmiotem i celem wszystkich instytucji społecznych, a więc również Kościoła, jest osoba ludzka, człowiek, obywatel. I ja tutaj bardzo chętnie powołuję się na naukę Jana Pawła II, nie dlatego, że jest Polakiem, tylko dlatego, że miał rację. Jan Paweł II, on formułował ten osobowy, personalistyczny argument na rzecz demokracji. On uważał, że autentyczna demokracja jest możliwa w państwie prawa z jednej strony, ale z drugiej strony w oparciu o osobę ludzką. Źródłem i uzasadnieniem praw człowieka jest, to już mówiliśmy, jest przyrodzona godność. I właściwie dzięki niemu ten konflikt pomiędzy Kościołem i demokracją został w pewnym sensie przezwyciężony. Dlatego już obecnie tej demokracji nie postrzega się jako jakiegoś, powiedzmy, wytworu oświecenia, lecz wskazujemy na pochodzenie chrześcijańskie demokracji i właściwie demokrację uzasadniamy właśnie
nauką ewangeliczną. Ale o co tutaj tak dokładnie chodzi? Kościół jako instytucja według Jana Pawła II doceniała demokrację jako system, który zapewniał obywatelom udział w decyzjach politycznych i dawał ludziom możliwość wyboru. Czyli on tutaj już właściwie nie wymieniał demokracji bezpośredniej, ale sugerował istnienie takiego porządku prawnego, takiego porządku państwowego. Jan Paweł II twierdził, że demokracja nie może sprzyjać powstawaniu wąskich elit. Był przeciwny jakiejkolwiek elitarności, które by dążyły do osiągnięcia własnych korzyści materialnych czy niematerialnych ze względu na to, że po prostu sprawują władzę w państwie. Cały czas podkreślał, że demokracja nie jest wartością elitarną i nie chodzi w niej tylko o to, o wybory, ale również o współuczestniczenie, partycypację społeczeństwa w tak zwanej władzy, czyli w procesie decyzyjnym. Ale co jest ciekawe, polski papież podkreślał trzy ważne aspekty. Pierwszy aspekt to było znaczenie udziału obywateli we władzy. Znaczenie udziału obywateli we władzy, podkreślam jeszcze raz. Drugi aspekt dotyczył pokojowego sposobu przekazania władzy, a więc chodzi mi tutaj o wybory, o ordynację wyborczą. I trzeci aspekt dotyczył, to było przestrzeganie przed ryzykiem instrumentalizacji demokratycznie wybranej władzy, a więc chodziło konkretnie o to, aby ta władza nie służyła tylko partykularnym interesom ekonomicznym czy ideologicznym, a więc, tak jak powiedziałem wcześniej, on się sprzeciwiał elitaryzmowi. I to jest ciekawe, bo udział obywateli we władzy wynika wprost z zasady tej personalistycznej, według której absolutna suwerenność należy do osoby. To nie są moje słowa, to są słowa Jana Pawła II. A kolektywna suwerenność jest pochodną udziału osób we wspólnocie. Czyli jeszcze raz mamy z jednej strony absolutną suwerenność, która należy do człowieka, do obywatela, do osoby ludzkiej i kolektywną suwerenność, która jest pochodną tej partycypacji osób we wspólnocie. Czyli my tutaj już jesteśmy przy instytucji referendum. My jesteśmy przy instytucji referendum, bo ludzie głosują pojedynczo, a więc to jest spersonalizowane, głosują pojedynczo, ale decyzja jest kolektywna. To jest ciekawe. To jest bardzo ważne i to wynika właśnie z nauki polskiego papieża. Czyli Kościół w Polsce niestety jeszcze jakby nie dorósł do tej nauki Jana Pawła II, nie wypracował wyraźnego stanowiska w sprawie kryzysu demokracji, bo my mamy taki kryzys demokracji. I miejsce Kościoła, miejsce teraz. Odpowiadam konkretnie na Pani pytanie. Kościół jako instytucja, on winien wspierać te trzy aspekty lansowane przez Jana Pawła II. Kościół jako instytucja winien wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego, bo to społeczeństwo obywatelskie to nie jest nic innego jak też Kościół, tylko lud Boży, bo to jest kwestia definicji. I to jest właśnie rola Kościoła w tej chwili w społeczeństwie, albo przynajmniej taka, jakiej byśmy sobie życzyli. Tak naprawdę w rozmowie pojawiła nam się taka kolejna cecha, która jest wspólna dla demokracji i dla kościoła, czyli egalitaryzm, bo i tak naprawdę wartości Kościoła, o czym jak Pan mówi, wspominał papież Jan Paweł II, i wartości demokratyczne są zaprzeczeniem elitaryzmu. Ale jednak myślę, że tak w naszych schematach bardzo często kojarzymy władzę, czy to państwową, czy władzę kościelną, w jakiś sposób z elitaryzmem. Czy w takim razie te kościelne struktury hierarchiczne to tak naprawdę Kościół? Bo też chciałabym tutaj zaznaczyć, że to bardzo często jednak jest oddzielne i my mówimy też o kościele po prostu jako o wspólnocie.
To jest bardzo dobre pytanie. Można by powiedzieć tak prowokacyjnie, Kościół jest w Polsce przeciwko demokracji. No dobrze, ale jaki Kościół? Jeśli my mówimy o instytucji kościelnej, to można powiedzieć, jest przeciwko demokracji, tylko od razu powstaje pytanie, czy my mamy tą demokrację w Polsce? To tak na marginesie, ale niemniej jednak. Kościół ciągle jeszcze, tak jak pani powiedziała, podświadomie utożsamiamy z kościelną hierarchią, niestety. I właściwie dotychczas w tej rozmowie mówiliśmy o kościele jako instytucji, natomiast kościół w Tak. sensie Soboru Watykańskiego II to jest lud Boży. To jesteśmy my. To jest pani, to jestem ja i jeszcze parę innych osób. A więc to jest, nie żartuję, to jest szeroko rozumiane społeczeństwo, to jesteśmy my. Kościół składa się więc z konkretnych ludzi, którzy są obdarzeni naturalną wolnością, którzy są obdarzeni naturalną godnością, a rola wolnego człowieka w społeczeństwie z jego wszystkimi prawami, ona jest zapisana w Ewangelii i ma absolutnie charakter centralny. A więc Kościół to jest społeczność. I nie trzeba tutaj przypominać, że właściwie, że historia Polski i Europy jest bardzo związana z chrześcijaństwem, zarówno gdy chodzi o wymiar duchowy, jak i o sposób funkcjonowania tej całej wspólnoty ludu Bożego, a więc również sposobu funkcjonowania państwa. Dlatego, jeśli mówimy o Kościele, to powinniśmy myśleć o społeczności, o ludzie Bożym. A w tym sensie, mówiąc językiem demokratycznym, o społeczeństwie obywatelskim. Bo to właśnie Ewangelia odwołuje się do wolności człowieka i do możliwości podejmowania przez niego wolnych decyzji. Możliwości podejmowania przez niego wolnych decyzji. A te wolne decyzje możemy podejmować w pełni tylko w ramach demokracji, którą bardzo chętnie nazywamy bezpośrednią w ramach referendum. A nie, a Ewangelia absolutnie nie odnosi się ani do nakazów, ani do siły, ani do elitarnego sposobu rządzenia państwem przez notabene niedemokratycznie wybranych przywódców. A więc istota chrześcijańska, krótko mówiąc, polega na promowaniu ludzkiej osoby i jeszcze powtarzam się tutaj, ale warto, prawa do samostanowienia, czyli do decydowania o własnym losie, czyli nie da się ukryć, że są to cechy demokracji bezpośredniej w jej najlepszym wydaniu. Kościół więc to nie jest instytucja, to nie jest hierarchia, to jesteśmy my. Nie żyjemy w średniowieczu, a Sobór Watykański II był pół wieku temu, dlatego powinniśmy się powoli do tego przyzwyczaić, że Kościół to nie jest hierarchia i Kościół to nie jest tylko instytucja. To, co myślę bardzo mocno też wybrzmiewa z naszej rozmowy, to, że tak naprawdę Kościół cały czas podlega przemianom, bo tutaj też zupełnie inaczej wyglądało to wszystko jeszcze kilkaset lat temu, jak wygląda teraz. Zresztą podobnie się ma sprawa z demokracją tak naprawdę, Tak. że tutaj wszystko cały czas się kształtuje. Także takim podsumowaniem na pewno może być to, że i Kościół, i demokracja bezpośrednia mają wiele wspólnych cech. Na pewno więcej niż sobie zdawaliśmy z tego sprawę. Ja na pewno przed jakby rozmową, przed przygotowaniem się do niej nie myślałam o tym w taki sposób i jednak gdyby ktoś mnie spytał, to pewnie bym stawiała gdzieś Kościół i demokrację bezpośrednią bardzo oddzielnie, a tutaj się okazuje, że jednak wiele tych wspólnych elementów się pojawia. Tak, jak najbardziej. Ale co jest ciekawe, kultura społeczna w Kościele, ona stoi na bardzo wysokim poziomie. Ta kultura, ona ma w Polsce tysiącletnią tradycję, jakby nie było. A nasza kultura polityczna w tej młodej polskiej demokracji albo semidemokracji, ona ma 30 parę lat. Także dlaczego by. To nie jest wcale prowokacja, co powiem. Dlaczego by nie przejąć tego zestawu wartości i norm chrześcijańskich, chodzi mi o Ewangelię, do naszej kultury politycznej?
będącej podstawą dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. A więc jeszcze raz, prawo do samostanowienia, wolność, godność. Jedno byłoby pewne, jest pewne, bez szerokiego poparcia społecznego prawdziwa demokracja, a więc bezpośrednia, nigdy w Polsce nie zaistnieje. A to poparcie powinno wynikać z nauki Kościoła i również z Kościoła jako instytucji. Mi się wydaje, że to rozdzielanie i osobne traktowanie tej kultury chrześcijańskiej i kultury politycznej jest wygodne oczywiście dla rządzących, jest wygodne dla elit, ale nie ma najmniejszego sensu, jeśli chodzi o rozwój aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Bo demokracja bezpośrednia, ona się skutecznie przeciwstawia elitom politycznym, ona bierze pod uwagę obywatela jako główny podmiot polityczny, jako główny podmiot społeczny i tak powinno być. I tutaj znowu jesteśmy przy tym stwierdzeniu, że Kościół i demokracja to nie są pojęcia osobne, one są powiązane ze sobą. Zarówno Kościół, jak i demokracja bezpośrednie mają te same podstawy, jeśli chodzi o naukę chrześcijańską, jeśli chodzi o tradycję i w tym sensie właściwie system polityczny jest w gruncie rzeczy troską i walką o wspólne dobro. A jaki cel ma Kościół? Również celem Kościoła jest walka o wspólne dobro, o dobro człowieka. Czyli właściwie moglibyśmy używać wymiennie pojęć społeczeństwo obywatelskie i lud Boży. Czyli tutaj może dla słuchaczy się te wywody wydają się dziwne, ale to ma jak najbardziej sens, bo współdecydowanie w ramach demokracji bezpośredniej to jest nic innego jak samostanowienie o sobie, czyli podejmowanie decyzji o własnym losie. Tak więc zarówno Kościół, jak i demokracja walczą o to samo. Oczywiście myślę o demokracji bezpośredniej, a nie o demokracji elitarnej i myślę o Kościele w sensie wiernych, w sensie ludu Bożego, a więc obywateli. A więc myślę o Kościele nie elitarnym i nie hierarchicznym. I tutaj jesteśmy właściwie przy takim wniosku, że właściwie ta droga od demokracji do kościoła i od kościoła do demokracji, ona wcale nie jest taka daleka. Tak, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, jak pan wspomniał o społeczeństwie obywatelskim, że społeczeństwo obywatelskie, takie rozbudowane, kojarzy nam się z silnym trzecim sektorem, z silnymi organizacjami pozarządowymi, a z drugiej strony prężnie działające parafie kojarzą nam się bardzo często z grupami parafialnymi, które działają, a nie tylko co niedzielnymi mszami prowadzonymi przez księży. I jak właśnie myślę o takich przykładach parafii, które gdzieś uznawane są właśnie za jakiś wzór, to te, w których wierni są włączeni bardzo w to życie parafii poprzez różne grupy, czyli tutaj mamy taką analogię do tego trzeciego sektora. Tak, zgadza się, a jednocześnie możemy sobie wyobrazić, albo nie tylko wyobrazić, tylko stwierdzić, co mamy na przeciwstawnym biegunie. Jeśli na przykład idziemy pasywnie do kościoła na mszę, a po mszy idziemy pasywnie na wybory, prawda? Ani na jedno, ani na drugie nie mamy wpływu. Natomiast jeśli bierzemy czynny udział w życiu obywatelskim i bierzemy czynny udział w życiu parafialnym, stajemy się aktywnymi obywatelami. I tutaj tylko potrzebna jest możliwość współdecydowania, żebyśmy mieli ostatni głos, zarówno jeśli chodzi o sprawy kościelne, jak i obywatelskie, i wówczas jesteśmy w domu, czy to Bożym, czy to obywatelskim. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i Dziękuję zbijanie bardzo. tych baniek i schematów, w których myślę, że spora część z nas jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A na kanale lub bezpośrednio gościłam profesora Mirosława Matyję. Z tej strony mówiła Agata Kępa, a was, jako wszystkich oglądających, zachęcam do subskrybowania kanału po więcej informacji o demokracji bezpośredniej.